Piotr Herman, szpiegl.pl. Cześć. Niedziela, 6 czerwca i 6 czerwona infografika kursu CCSIF, czyli podstaw wywiadu i bezpieczeństwa biznesu. CSI, Corporate Security Intelligence. Czerwoną infografikę znajdziesz na Instagramie oraz na Facebooku. Na pewno nie przegapisz. Jest bardzo interesująca, dotyczy bowiem wywiadu w biznesie. Ale nie chodzi o taki wywiad, w którym ankieter zadaje pytania i jako formy badania, tak? Tylko jest, chodzi mi o zastosowanie wywiadu w biznesie. Jakiego wywiadu? Wywiadu gospodarczego, konkurencyjnego, wywiadu biznesowego oraz wywiadu marketingowego i wywiadowczego badania rynku. Jest tego trochę, prawda? No jest. Co ciekawego mogę o tym powiedzieć? Bardzo krótko i bardzo syntetycznie. Chciałbym, żebyś z dzisiejszego Szpiegu Life'a zapamiętał sobie przede wszystkim. Może zacznę od samego końca, że wywiad gospodarczy oraz wywiadowcze badanie rynku jest to poziom operacyjny. Wywiad konkurencyjny oraz wywiad marketingowy, no on odpowiada wywiadowi na poziomie taktycznym firmy, a wywiad biznesowy to już jest poziom strategiczny. Wyjaśnię się zaraz, o co mi chodzi. Wrócę najpierw do tego, że przypomnę, iż mamy taki mój podział, to jest roboczy, mamy trzy rodzaje firm, tak? Ukierunkowane na konkurenta, ukierunkowane na klienta i ukierunkowane na kanał, czyli walkę o przetrwanie. Jeśli chodzi o firmy, które są ukierunkowane na konkurenta, to tutaj mówimy właśnie o tych trzech rodzajach wywiadu w zależności od poziomu, w zależności od rozwoju tego wywiadu w firmie. Czyli mówimy o wywiadzie gospodarczym, wywiadzie konkurencyjnym oraz o wywiadzie biznesowym. Jeśli zaś chodzi o nastawienie firmy na klienta, na konsumenta, tutaj mamy zazwyczaj do czynienia z odpowiednikami, ale to nie jest dokładnie to samo, czyli na takim poziomie operacyjnym mamy do czynienia z wywiadowczym badaniem rynku, na poziomie taktycznym mamy do czynienia z wywiadem marketingowym. I jeśli chodzi o poziom strategiczny, to mamy do czynienia albo z wywiadem biznesowym, to znaczy, że to wszystko się przekształci w wywiad biznesowy, albo też firma decyduje się na bycie konkurentem analitycznym, czyli na potężne rozbudowanie analityki. Inne są cele. W tych firmach, które są nastawione na konkurenta, tam nastawiamy się na różnego rodzaju ostrzeżenia o zagrożeniach. Przede wszystkim oczywiście. Natomiast jeśli chodzi w tych firmach, które są nastawione na klienta, tam jesteśmy nastawieni na szanse rynkowe. Właśnie fajne jest w tej koncepcji CSI, że ona łączy te dwie rzeczy. Ona łączy, co prawda, ja przedstawiam to wszystko w ramach wywiadu biznesowego, dlatego nie będę opowiadał o konkurencie analitycznym, czyli o rozbudowanej analityce jako o odrębnym rodzaju w ogóle wywiadu. No wywiadu, tak. Natomiast opowiadam już o wywiadzie biznesowym takim, jaki on jest w koncepcji CSI, wywiadu bezpieczeństwa biznesu. Wracam teraz do samego wywiadu gospodarczego. Dlaczego? Dlatego, że jest to najniższy poziom wywiadu, jaki możemy stosować w biznesie. Wywiad gospodarczy. Jest to wywiad, który o kontrahentach przede wszystkim i wybranych konkurentach. Rzecz najważniejsza, kiedy mówię, że to jest najniższy poziom, bo najniższym poziomem to jest w ogóle brak, prawda? I to chyba mają przede wszystkim firmy, to jest trzecie K, czyli te, które są nastawione na kanał, walkę o przetrwanie. One raczej nie korzystają w ogóle z narzędzi wywiadu w biznesie. Wracam do wywiadu gospodarczego. Wywiad gospodarczy jest ten najniższy poziom. Ale to nie oznacza jakiegoś prostactwa czy czegoś, nie wiem. Wywiad gospodarczy jest świetnym narzędziem, w zasadzie zestawem narzędzi wywiadu. On po prostu charakteryzuje się kilkoma istotnymi cechami. Po pierwsze, analityka jest tam na poziomie bardzo, bardzo, bardzo podstawowym. Zresztą podstawowym produktem tego wywiadu, muszka mi jakaś obsiadła, podstawowym produktem tego wywiadu jest
raport wywiadowczy, nie raport analityczny, raport wywiadowczy. Jest to służba informacyjna, stricte informacyjna firmy. Wywiad zresztą jest nieskoordynowany, jest to wywiad, który jest doraźny, tak, zazwyczaj on jest doraźny. Bardzo często osoby nawet nie wiedzą, że istnieje jakakolwiek, ktokolwiek, kto się zajmuje wywiadem w firmie. Bardzo często jest tak, że nikt się w firmie takim wywiadem gospodarczym nie zajmuje, a korzysta się ze wyspecjalizowanych infobrokerów, jakimi są wywiadownie gospodarcze. No to tym mniej więcej charakteryzuje się tak z zewnątrz oczywiście wywiad gospodarczy, ale powtarzam, wywiad gospodarczy jest bardzo efektywny. Wywiad gospodarczy, lepiej jest go mieć niż nie mieć. Wywiad gospodarczy, zresztą, wywiad gospodarczy jest pierwszym etapem na drodze budowy wywiadu w biznesie i nie przejdzie się tego etapu, jeżeli tego wywiadu nie będzie. Poza tym, nawet jeżeli mamy do czynienia w firmie z wywiadami na wyższym poziomie, to wywiad gospodarczy zawsze w firmie istnieje. Co tu takie ciemno się robi? Wywiad gospodarczy zawsze istnieje. Jeśli chodzi, przejdę do wywiadu konkurencyjnego, no to już jest służba informacyjno-analityczna firmy. Posiada rozbudowaną analitykę, w przeciwieństwie do wywiadu gospodarczego, który tej analityki w ogóle nie posiada. Albo posiada w bardzo niskim, słabym zakresie. Cóż jeszcze? Rozbudowana analityka. Jest to wywiad o bardzo szeroko rozumianej, ale bardzo dokładnie sprecyzowanej konkurencji. To bardzo istotne. Na czym koncentruje się działalność? Działalność tego wywiadu, wywiadowcza działalność wywiadu konkurencyjnego koncentruje się na otoczeniu konkurencyjnym firmy, przede wszystkim jednak na otoczeniu mikro, na mikrootoczeniu, na otoczeniu bliższym, czyli tym otoczeniu, w którym występują bezpośrednie sprzężenia zwrotne pomiędzy firmą a tym otoczeniem, no to są klienci, kontrahenci, dostawcy, po prostu interesariusze. To bardzo charakteryzuje ten wywiad. Jest to wywiad, który jest skoncentrowany częściowo, no i jest całkowicie skoordynowany. Co to znaczy? To znaczy, że skoncentrowane częściowo. To dotyczy tego, że niekoniecznie musimy mieć w strukturze komórki organizacyjne, stricte wywiadowcze. Dzisiaj nie będę nad tym się rozwodził, bo będę bardzo, bardzo długo rozmawiał, a stracimy główny wątek. Natomiast jeżeli chodzi o pewną koordynację, to no, chodzi o to, że są procedury na zadaniowanie, na przekazywanie, na udostępnianie informacji. O, ale znowuż się robi ciemno u nas tu pod drzewami. Proszę, proszę, proszę. O, jest lepiej, szukam nam. No, do tego typu sprawy. Dobra, wywiad biznesowy. Wywiad biznesowy to jest służba strategiczna firmy. To już jest zupełnie inny rodzaj wywiadu. To już wszystko tutaj opiera się na analityce. Analityka jest wysoce rozbudowana. Jego funkcja to jest przede wszystkim funkcja ostrzegawcza. Ostrzegawcza, tak, to jest obsługa chociażby systemu wczesnego ostrzegania. Analityka koncentruje się na środowisku wewnętrznym, czyli na badaniu potencjału strategicznego chociażby. Koncentruje się na środowisku zewnętrznym, na mikrootoczeniu. Przemówiłem Ci przed chwilą, co to jest. Na makrootoczeniu. Makrootoczenie to są te wszystkie czynniki, które wpływają na to, jak firma działa. Na przykład na zachowania konsumentów, tak? Na uwarunkowania prawne, w których działamy. Co jest zgodne z prawem, co nie jest zgodne z prawem, tak? Wszystkie czynniki polityczne, ekonomiczne, prawne i tak dalej, i tak dalej. Dziś nie miejsce na to. No i to jest właśnie wywiad biznesowy. Koncentracja, scentralizowanie są pełne. To są już całe komórki, które są wywiadu biznesowego w firmie. Cóż jeszcze mogę Ci powiedzieć, żeby nie przegapić? Aha, zarządza ryzykiem. To właśnie, mówiłem, firma ostrzegawcza. Zarządza ryzykiem i
dba o zachowanie ciągłości działania firmy. Bardzo ważne sprawy. Ostatnia sytuacja światowa, czy ostatnie półtora roku, tak? Czy półtora roku? No półtora roku pokazało nam, że dbanie o zachowanie ciągłości działania jest rzeczą podstawową, sprawa podstawowa dla przetrwania firmy, tak lub nie. Firma w konkurująca, aha, jeśli chodzi o wywiady, to jest tak, że jeżeli w firmie jest tylko wywiad gospodarczy, jest tylko gospodarczy, jeśli jest konkurencyjny, to jest zarówno konkurencyjny, jak i ten gospodarczy na poziomie operacyjnym również. Jeśli chodzi o to, że mamy wywiady do czynienia z wywiadem biznesowym, mamy wszystkie rodzaje wywiadów w firmie wówczas, bo w zależności od tego, na jakim poziomie działamy, to mamy do czynienia albo z wywiadem gospodarczym, albo konkurencyjnym, albo biznesowym. To już powiedziałem. Istnieje również w firmach, które są nastawione na klienta, na konsumenta. Tam zazwyczaj mamy do czynienia albo z wywiadem marketingowym, albo z wywiadowczym badaniem rynku. Jak już powiedziałem, wywiadowcze badanie rynku odpowiada wywiadowi gospodarczemu. Co jest takiego charakterystycznego w tym? No tak, tutaj sobie zapisałem, że gospodarczemu, aczkolwiek działa już na pograniczu wywiadu gospodarczego i wywiadu konkurencyjnego. Dlatego powiedziałem, no nie jest to takie proste przełożenie, prosty odpowiednik. Jasność. Skąd ta czerwień się bierze, jak tak rozmawiam? Nie mam zielonego pojęcia. O. Jeśli chodzi o co chodzi, czym się zajmuje wywiadowcze badanie rynku, no to jest gromadzenie informacji o wszystkich zjawiskach, które dzieją się na rynku, poszczególnych, nie jako całości, prawda, o przyczynach, stanie aktualnym, przede wszystkim o tendencjach, tego się wyszukuje w wywiadowczym badaniu rynku. Jeśli zaś chodzi o wywiad marketingowy, no on już na pewno odpowiada zdecydowanie wywiadowi konkurencyjnemu w firmie, chociaż koncentruje się na wyszukiwaniu szans rynkowych, na badaniu przede wszystkim mikrootoczenia, ale też już wchodzi na pole makrootoczenia, jeżeli to dotyczy zachowań konsumenta. Są firmy, którym to wystarcza, są firmy, które w ogóle, w których te rodzaje wywiadu całkowicie zastępują wywiad gospodarczy, konkurencyjny, i jest okej, to jest po prostu okej, tak być powinno. Natomiast w przypadku, strasznie dzisiaj przerzucam cię z ręki do ręki, ale to wszystko dlatego, zobacz, no jest tak ciemno, że to jest nieprawdopodobne, a w ogóle mamy jasno, no lekko pochmurno, ale jest jasno. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Po prostu firma wykorzystuje to, co jej potrzeba, a o wszystkim decyduje budżet. Czy mamy budżet, czy nie mamy. I w zależności od tego, jaki mamy budżet, taki też mamy wywiad w biznesie. No i chyba to jest dobre, normalne. Taka mała uwaga, szpiegostwo gospodarcze. Szpiegostwo gospodarcze to jest działalność przestępcza, ona nie ma nic wspólnego z działalnością wywiadu w biznesie. Tych dwóch kwestii nie wolno łączyć. Czyli zapamiętaj, wywiad gospodarczy, wywiadowcze badanie rynku, poziom operacyjny, wywiad konkurencyjny, wywiad marketingowy, to jest poziom taktyczny, wywiad strategiczny, to jest wywiad biznesowy. I na tym bym dzisiaj zakończył, o tym wszystkim oczywiście szkole na moich kursach, o tym wszystkim będzie na kursie podstawowym wywiadu bezpieczeństwa biznesu, na który bardzo serdecznie Cię zapraszam, a dziś życzę Ci bardzo miłej niedzieli. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć!